Hop, lekcja pierwsza. W tym momencie nasze liczydło jest w pozycji 0. Oznacza to, że żaden z koralików nie dotyka belki. Koraliki, które są na górze, są podniesione, koraliki na dole są opuszczone. Jeżeli chcemy pokazać cyfrę 0, zaczynamy od środka. Tutaj, gdzie styka się czerwona naklejka z czarną, jest środek i tutaj wskazujemy jedności. Koraliki będziemy podnosić tylko i wyłącznie kciukiem, czyli będziemy dodawać używając kciuka. W przypadku małego dziecka proponuję dać mu długopis, aby zablokować palce, które są tutaj, żeby dziecko nie majtało rączką. I cyfra 1. Podnosimy koralik do góry, dotyka belki, wskazujemy cyfrę 1. Cyfra 2, 3 i 4. Powtórzmy. 1, 2, 3, 4. Wykonajmy działanie. Tak jak powiedziałam wcześniej, dodajemy kciukiem tylko i wyłącznie. 2 dodać 1, 2 dodać 1, 3. 1 dodać 2 dodać 1, 1 dodać 2 dodać 1, 3 dodać 1, 3 dodać 1. Teraz odejmowanie. Odejmujemy palcem wskazującym, czyli zawsze ruch koralika, który będzie opuszczał na dół, to jest palec wskazujący. 4 minus 1. Mamy 4, dodajemy kciukiem, odejmujemy palcem wskazującym. Równa się 3. Minus 1 równa się 2. 3 odjąć 1, odjąć 1. 3 odjąć 1 i odjąć 1 równa się 1. Wykonajmy ostatnie działanie. 2 dodać 1 minus 3. 2 dodać 1 minus 3. Koniec lekcji pierwszej.